taką osobę poważną z Watykanu do Ukrainy? Sprowadza Ewangelia. Bo my mamy czynić to, co czyni Jezus, więc Jezus na pewno byłby tam, gdzie jest cierpienie, gdzie jest brak pokoju, gdzie jest grzech. Bo to, czego doświadczamy na Ukrainie, jest związane także z grzechem. Dlatego, bo ktoś stawia siebie w miejscu Boga i uważa, że On jest dawcą życia i śmierci. Także czysta Ewangelia tutaj kierowała Ojcem Świętym, by na nowo przyjechać, a jednocześnie nieprawdopodobna dobroczynność ludzi, którzy po tym, co się stało na Placu Hiszpańskim, kiedy Ojciec Święty przyszedł i powiedział, że chciał Matce Bożej podziękować za pokój, a przychodzi nadal prosić o ten pokój, się popłakał. I te łzy poruszyły na nowo serca wielu osób do tego stopnia, że dostaliśmy mnóstwo telefonów tych, którzy chcą przesłać rzeczy dla walczącej Ukrainy, dla ludzi, wiedząc, że nie ma prądu, że nie ma ogrzewania, że tak bardzo są doświadczeni Ukraińcy. Proszę sobie wyobrazić, że jedna ze słynniejszych firm, która sponsoruje także piłkarzy włoskich, natychmiast zaproponowała 3 tiry ubrań termicznych. To jest ponad 80 palet, które dzisiaj przyszły do Leżajska i są przesyłane do Lwowa, by potem po całej Ukrainie kanałami kościelnymi się mogły rozejść. Natomiast ja nie wiedziałem, że będzie taka moja posługa, mianowicie przyszło też bardzo dużo agregatów prądotwórczych, ale była praktyczna niemoc przewiezienia ich na Ukrainę, bo jest to rzecz bardzo także potrzebna wojsku i wszystkim innym. Natomiast chcieliśmy, żeby te agregaty trafiły do rodzin, do najbardziej potrzebujących. Stąd korzystając z przywilejów, jakie związane są z moją funkcją, o których Ojciec Święty kiedyś powiedział tak: to wszystko, co otrzymujesz w pakiecie w związku z kardynalatem, nie jest dla ciebie, to jest dla ubogich. I tak za bardzo, przyznam się szczerze, w pewnym momencie nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz wiem, bo mogłem przez granicę, gdzie jest ponad 25 km kolejki, przewieźć generatory, kursując kilka razy między Leżajskiem a Lwowem, bez kolejki, bez kontroli, dla dobra tych, którzy potrzebują pomocy. Celnicy już się uśmiechali, kiedy mi widzieli trzeci, czwarty raz i pytali się, co wożę, bo zgodnie z prawem nie mogą nawet przeszukać samochodu. Więc odpowiadałem im: życie. Wożę życie. Bo jeden agret może uratować wiele istnień ludzkich. Chociażby, żeby naładować telefon i zadzwonić po pogotowie. Żeby ogrzać też mieszkanie, żeby nie zamarznąć. I żeby ugotować coś, żeby zjeść. Więc przez 3 dni właściwie codziennie woziłem życie, pokonując za każdym razem ponad 350 kilometrów. Bo z Leżajska do Lwowa, z Lwowa do Leżajska 4 razy, to jest ponad 1200 kilometrów chyba, do 1500. Ale to jest właśnie czysta Ewangelia, którą chcę, byśmy realizowali papież, zajmując się nie komentarzami do Ewangelii, tylko to, co mówi Jezus. Kiedy byli ludzie głodni, to uczniowie mówili, jak i dzisiaj często też się zdarza: odeślijmy ich do innych, do Caritasu, do różnych, a Jezus mówi: nie, wy dajcie im jeść. I ze względu na te słowa ja codziennie jeździłem od 5 rano do późnej nocy, bo to my mamy pomóc. To jest kropla, to nikt nie uzdrowi całej Ukrainy, ale proszę zobaczyć, że z tej kropli dobroci tworzy się rzeka, z rzeki tworzy się jezioro, z jeziora tworzy się morze. Wczoraj jeden z celników się popłakał, facet jak dąb, bo mówi: księże, mnie by na to nie było stać. I poprosił o błogosławieństwo.
co nie jest przewidziane na granicy ze strony celników. Także taki jest mój pobyt. Teraz po spotkaniu tym z ubogimi tutaj w Lwowie będę jechał do Kijowa z samochodem pełnym odzieży termicznej, by w Kijowie, tam gdzie są teraz bardzo doświadczeni z włączeniem prądu, z ciągłymi bombardowaniami, żeby tam spędzić czas, ponieważ ostatnim razem byłem od Odessy przez Zaporoże do Charkowa i do Kijowa, to teraz pojadę tą drugą stroną i zostanę i święta spędzę w Kijowie. Dzisiaj ksiądz kardynał spotkał się z ubogimi. Kim dla księdza kardynała są ci ubodzy, także tutaj we Lwowie? Ja nie muszę dzisiaj na adorację Najświętszego Sakramentu, bo dotykając tych ubogich, dotykam się samego Chrystusa. Oczywiście potrzebna jest do tego wiara. Ale tak patrzyłem na nich, w tych kobietach już takich zniszczonych czasem, pracą. Widziałem swoją mamę, moją babcię. I papież często mówi, chcesz adorować Najświętszy Sakrament, wyjdź na ulicę. No więc dzisiaj już tą godzinę, którą obiecałem Panu Jezusowi codziennie przed Najświętszym Sakramentem, mogę powiedzieć, że w jakiś sposób mam wypełnioną, bo dotykałem się biednych. Tak sobie dzisiaj myślałem, że gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł tutaj do Lwowa, to z kim by zasiadł do wieczerzy wigilijnej? Nie będę mówił, z kim by nie zasiadł, bo wiem, z kim by nie zasiadł. A na pewno by z nimi zasiadł tych, których dzisiaj widzieliśmy, bo On zawsze szedł do tych, którzy są w potrzebie, do tych, którzy są, mają problem z wiarą, do tych, którzy nie mogą się odnaleźć. Zasiadłby z grzesznikami. Nie chcę mówić, z kim by nie zasiadł, bo nie chcę nikogo dotykać. Ale wiem, że na pewno by zasiadł z tymi, którzy są obciążeni grzechem, bo po to przyszedł, żeby wyzwolić nas z grzechu. Po to przyszedł Pan Jezus na ziemię i po to stał się człowiekiem, żeby nam było łatwiej to zrozumieć. Dzisiaj zresztą była taka modlitwa, która nazywa się oracją, która otwiera liturgię słowa. Odprawiam dzisiaj w Leżajsku. Wczoraj nie miałem siły już wrócić do Lwowa. Było późno, cały czas padało. Miałem samochód zbyt obciążony, żeby po lodzie jechać. Prawie 2 tony na tym samochodzie. I odprawiam dzisiaj u Matki Bożej Leżajskiej. I właśnie to zabrzmiało, że Jezus po to przychodzi na świat, aby wyzwolić nas z grzechów. Przecież dobrze każdy z nas wie, jak jesteśmy czasem związani z grzechem, z jakimiś złymi przyzwyczajeniami, że nieraz od dziecka mamy ten sam grzech, nosimy go, spowiadamy się. Jezus mówi, nie męczę się twoimi grzechami, idź i bądź piękny, nie grzesz, idź na nowo. My znowu do tego wracamy. To jest właśnie, to jest Jezus, który przychodzi. On się nie męczy moimi grzechami. On ciągle chce, żebym był piękny i daje mi taką szansę. Pozdrawiam więc wszystkich, niech Pan Bóg błogosławi na te święta, gdziekolwiek one będą.